Zacznijmy od rzeczy, która mi się najbardziej podoba, czyli od klamką manetek. No, perfekcyjnie się je trzyma i nie myślałem, że będą tak wygodne. To jest są Shimano 105R 7000. Tak jak i prawie cały napęd, poza korbą, która korba już do mnie nowa idzie, bo niestety ta ma troszeczkę za mało ząbków, bo ona jest 50, o wyostrz, 50-34, zamówiłem 53-39. Oj, poczekajmy, bo samochód przejeżdża. No, kolejną rzeczą, jaką będę zmieniał, będą opony. Opony tu są 35. Jak na mnie troszeczkę za szerokie. Będą Victorie w rozmiarze 25C. I jeszcze jedną rzeczą, jaką będzie zmieniana, będzie kaseta. Kaseta będzie troszeczkę węższa, bo ta jest dosyć szeroka i nie udaje mi się dobrać dobrej kadencji. Jest 11.34, a będzie 11.28. Tak. Kolejną fajną rzeczą, jaką w tym rowerze jest, są te koła DT Swiss C1800. Bardzo sztywne i fajnie niosą tutaj, jak sobie jeżdżę na nich. Ale przede wszystkim rzeczą, która mi się najbardziej podoba w tym rowerze, jest rama. Mega sztywna, szczególnie tutaj w okolicach suportu. Tu, gdzie jak wkładam dużo energii w pedałowanie, czuję, że ona się przekłada na szybką jazdę. Kolejną rzeczą, którą fajnie, że udało się, nie trzeba zmieniać, jest siodełko. Siodełko marki Physic. Model TAIGA, Taiga. Jak taki region w Rosji. No i bardzo mi pasuje, więc fajnie, że go nie trzeba zmieniać. Więc to są moje pierwsze wrażenia po około 550 km na tym rowerze. Będę dawał wam na bieżąco znać potem, jak się dalej po modyfikacjach tego roweru. Pokażę wam, jak on wtedy będzie wyglądał. Dzięki, że obejrzałeś ten film. Zobacz inne filmy na moim kanale. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!